Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejne spotkanie z iKMAT. Tym razem będziemy całkować funkcje trygonometryczne, ale część druga. Będziemy mieli do policzenia całkę z funkcji trygonometrycznej. Ja tą funkcję trygonometryczną nazwałam r od sinus x cosinus x dx. I teraz, na poprzednim spotkaniu zajmowaliśmy się takimi sytuacjami, gdzie ta funkcja podcałkowa była albo nieparzysta ze względu na sinus, albo była nieparzysta ze względu na cosinus. Natomiast na tym spotkaniu zajmujemy się jeszcze kolejnym przypadkiem. Może się tak zdarzyć, że nasza funkcja podcałkowa będzie nieparzysta i ze względu na sinus x, i cosinus x, czyli po prostu ze względu na obie te funkcje trygonometryczne. Co to oznacza? Oznacza to, że r od minus sinus x przecinek minus cosinus x to jest to samo, jakby było r od sinus x cosinus x, czyli ta nasza funkcja podcałkowa. Jeżeli się tak okaże, że nasza funkcja trygonometryczna jest nieparzysta i ze względu na sinus x, i cosinus x, wówczas możemy zastosować podstawienie za t bierzemy tangens x. I ja tutaj od razu napisałam wzory, które najczęściej występują, żeby za dużo nie musieć tych pochodne liczyć, przekształcać z jedynki trygonometrycznej i tak dalej. Od razu podałam gotowe wzory i fajnie jest je znać. Czyli jeżeli t równa się tangens x, gdybym ja tutaj teraz policzyła pochodną, to widzimy, że dx to jest kosinus kwadrat x dt. Natomiast dalej, sinus kwadrat x na podstawie tego, że tangens x to t, to ja go mogę zapisać jako t kwadrat nad 1 plus t kwadrat. Natomiast cosinus kwadrat x to będzie 1 nad 1 plus t kwadrat. To się oczywiście dowodzi, ale ja tu gotowy jakby przepis daję. No i teraz mamy jeszcze jedną rzecz, która czasem występuje w zadaniach. Cosinus x razy sinus x to też od razu t nad 1 plus t kwadrat. I jeżeli funkcja będzie nieparzysta i ze względu na sinus, i ze względu na cosinus, stosujemy to podstawienie. Natomiast jeszcze jest jedna sytuacja. Może się tak zdarzyć w przypadku całych z funkcji trygonometrycznych, że nie zachodzi warunek ten, że funkcja jest nieparzysta ze względu na sinus. Nie zachodzi ten warunek, że funkcja jest nieparzysta ze względu na cosinus. No i nie zachodzi ten warunek, że funkcja jest nieparzysta i ze względu na sinus, i ze względu na cosinus. Wtedy już ostatnią deską ratunku dla takiej policzenia całki jest takie uniwersalne podstawienie, no najtrudniejsze, wiadomo, skoro ostatnie najtrudniejsze, nie? I to jest podstawienie za t, podstawiamy tangens x nad 2. Wówczas dx, od razu też gotowy wzór, to jest 2 nad 1 plus t kwadrat dt. Dalej, sinus x to jest 2t nad 1 plus t kwadrat i cosinus x to będzie 1 minus t kwadrat nad 1 plus t kwadrat. Ja bym chciała, żebyś to od razu sobie zapisał gdzieś, bo dlatego, że to będziemy z tego korzystać, zarówno z tych tutaj przekształceń, w zależności od tego, jaka całka będzie, prawda, to ten wzór będziemy stosować. No i tak samo w tej sytuacji też te wzory będziemy stosować. Wydaje się to dość trudne, bo oczywiście, że to jest trudne. Ogólnie całki z funkcji trygonometrycznych chcemy sprowadzić do całki z funkcji wymiernej, bo to już doskonale umiemy robić. Czyli cała idea w tych całkach jest taka, żeby te trudne rzeczy, bo funkcje trygonometryczne no łatwe nie są, żeby doprowadzać do funkcji wymiernych, które już fajnie całkujemy. Może długo, ale na pewno sobie z nimi poradzimy. Więc pamiętaj, na tym spotkaniu uczymy się tych dwóch rodzajów podstawień. Te wzory dobrze jest mieć gdzieś zapisane, żeby na nie kukać, bo ja je też będę po prostu przepisywała w zależności od przykładu i będę je stosowała. Myślę, że jak już to wszystko opanujesz, poprzednią lekcję z całkowania funkcji trygonometrycznych i tą, to naprawdę żadna całka z funkcji trygonometrycznych nie powinna Cię zaskoczyć. Przykład numer 1. Całka do policzenia z takiej funkcji trygonometrycznej 1 nad sinus do potęgi trzeciej x razy cosinus x. Ja ją nazwałam r, właśnie tą funkcję. I teraz chcę na tym przykładzie pokazać Tobie, że ta funkcja jest nieparzysta i ze względu na sinus, i ze względu na cosinus. Chcę z Tobą w tym pierwszym przykładzie poćwiczyć podstawienie pierwsze z tego naszego spotkania. Spróbujemy sobie zapisać r od minus sinus x minus cosinus x. Popatrz, jak będziemy teraz podstawiać 1 nad. Teraz jak podstawiam za sinusa x minus sinus x, to jak podniosę do potęgi trzeciej, to mam minus
sinus do potęgi trzeciej x razy. I teraz za kosinusa podstawiam minus kosinus x. Dzięki czemu otrzymujemy oczywiście, te minusy nam się skasują i otrzymujemy to, co wcześniej. Czyli ze względu na to, że to nam wyszło takie samo jak to, prawda? Ja mogę stwierdzić, że takie podstawienie, jakie tutaj zapisałam na tablicy, żeby cały czas kontrolować wzory, jest ok. Mogę zastosować to podstawienie ze względu na to, że funkcja jest nieparzysta i ze względu na sinus, i ze względu na kosinus. Oczywiście mógłbyś się zastanowić, czy nie da się tej całki rozwiązać prościej. Ja chcę na tym przykładzie poćwiczyć z Tobą to właśnie podstawienie. No to skoro tak, no to teraz możemy to podstawienie już zastosować. Czyli tutaj piszemy za tangens, podstawiamy tangens x, dalej, no i od razu zapiszmy, że dx to będzie u nas kosinus kwadrat x dt. Będziemy sobie kontrolować te wzory, no bo dobrze jest mieć je gdzieś zapisane, żeby na nie sobie zerkać. No to skoro tak, to przepisuję całka, napiszemy 1 nad. I tak, tu mamy sinus do potęgi trzeciej x razy kosinus x razy, a zamiast dx napiszemy sobie kosinus kwadrat x, no i dt. Oczywiście, że tak nie możemy zostawić, prawda? Bo skoro chcemy przejść na t, no to nie możemy mieć x-ów. Zatem musimy sobie to jakoś rozbić. Po pierwsze, przepiszmy całkę i teraz tak, widzimy, że mamy podstawienie, gdzie jest sinus kwadrat. No to ja zapiszę tak, sinus kwadrat x razy sinus x razy kosinus x razy kosinus kwadrat x, tylko całkujemy po t, dlatego jest dt. Tu oddzielę może. No to skoro tak, no to się równa. Całka 1 nad i teraz uwaga. Za to będę podstawiała wzór t kwadrat nad 1 plus t kwadrat pomnożone przez za to sinus razy kosinus, też mam gotowy wzór, t nad 1 plus t kwadrat pomnożone przez kosinus kwadrat x, no oczywiście za to też mam wzór, no i to jest ten wzór, 1 nad 1 plus t kwadrat dt, to się równa. No i teraz mamy całka. Tu będę chciała sobie oczywiście to zapisać w innej postaci. To znaczy pomnożę przez odwrotność, czyli będę miała 1 plus t kwadrat i to do kwadratu, podzielone przez, tutaj pomnożę, t do potęgi trzeciej razy 1 nad 1 plus t kwadrat, oczywiście dt. No to skoro tak, no to teraz już możemy coś skrócić, czyli to nam się jedno skróci z tym. No i teraz zapiszmy, jak to będzie wyglądało. Będę miała tak, 1 plus t kwadrat nad t do potęgi trzeciej dt. Rozdzielę sobie to na dwa ułamki, czyli będę miała tak, całka, 1 nad t do trzeciej, to jest t do minus trzeciej, dodać t kwadrat nad t do trzeciej, to jest 1 nad t. No i dt. To się równa. Teraz zwyczajnie już całkujemy, bo na to mamy wzory. Czyli tutaj podnosimy potęgę. Będzie t do minus drugiej nad minus 2 dodać, a całka z 1 nad t to jest logarytm naturalny z t, no i oczywiście plus c. To się równa. Tutaj ładnie zapiszemy, czyli tak, minusa tej do góry będzie minus 1 nad. Dwójkę zostawiam, a ze względu na to, że to było t do minus drugiej, to ja tutaj na dole muszę dać t do drugiej, plus logarytm naturalny z t, oczywiście wartości bezwzględne, no trzeba dopisać. To się równa. No i podstawiamy na samym końcu, czyli minus 1 nad 2. Za t podstawiamy tangens x i to jest w kwadracie, czyli tangens kwadrat x, dodać logarytm naturalny, no i z samego naszego t, czyli z tangensa z x plus c. Tangens x oczywiście na wartość bezwzględną, żeby wszystko było przejrzyste. No i wyliczyliśmy w taki sposób, udało nam się tą całkę obliczyć za pomocą podstawienia, gotowego podstawienia tutaj, które chcę właśnie na tym spotkaniu Ciebie nauczyć. Kolejny przykład, tym razem całka z takiej funkcji trygonometrycznej. 1 podzielone przez 1 plus sinus x. Niby wydaje się banalna całka, prawda? Ze względu na to, że fajna funkcja, niby wydaje się nietrudne. Aczkolwiek akurat ten przykład jest bardzo trudny. Ze względu na to, że popatrz, gdybym ja teraz Ci napisała tą funkcję moją r, no i spróbowała zbadać. Ze względu na nieparzystość, ze względu na, funkcję kosinus, w ogóle odpada, bo tu nie ma kosinusa. Ze względu na sinus, kosinus odpada, no bo nie ma kosinusa. Pozostaje tylko zbadać nieparzystość ze względu na sinus. No i pojawia się problem. Bo popatrz, gdybym ja zamiast sinusa postawiła minus sinus, to mi się całkiem mianownik zmienia. Tu mam 1 plus sinus x,
A ja, gdybym badała nieparzystość ze względu na sinus x, to bym miała 1 minus sinus x. I w życiu nie dostałabym właśnie tego, co powinnam dostać w przypadku nieparzystości ze względu na sinus x. Zatem, jeżeli jest taka sytuacja, że żaden z tych wcześniejszych warunków nie zachodzi, pozostaje nam zawsze uniwersalne podstawienie. Ja to podstawienie tutaj przypomniałam, sorry. Za T podstawiamy tangens x nad 2. Niestety, trudno, mimo że tutaj to jest bardzo ciężko czasem dla młodzieży to zauważyć, ze względu na to, że tutaj skąd ja mam wiedzieć, że akurat za tangens x nad 2, skoro tu tangensa nie ma? Otóż tu właśnie nie chodzi o to, że tu tangens będziesz widział, tylko chodzi o to, że badasz sobie tą nieparzystość, jeżeli nie zachodzi ani ze względu na sinus, ani ze względu na kosinus, ani ze względu na sinus i kosinus, wówczas nie pozostaje Ci nic innego, jak zastosować to wymuszone podstawienie. Po co? Po to, żeby otrzymać fajną całkę z funkcji wymiernej. No więc ja tylko przepiszę gotowe moje dx, że to się będzie równało 2 nad 1 plus t kwadrat dt, a reszta będziemy sobie pukać z tego, tak żeby jednak było zasygnalizowane to podstawienie. Czyli tak, przepisujemy całka. Ja będę pisała 1 nad... 1 dodać, a zamiast sinus x, to ja mogę gotowe przepisać podstawienie to, czyli to będzie 2t, gotowy wzór, 2t nad 1 plus t kwadrat razy, a zamiast dx-a, on jest u góry, ale ja go napiszę tak na środku, zamiast dx-a napiszemy 2 nad 1 plus t kwadrat dt. To się równa. No tu oczywiście musimy wspólny mianownik zrobić, więc to nie ulega wątpliwości. 1 nad i tu będzie 1 plus t kwadrat w mianowniku. Tu będę miała 1 plus t kwadrat i plus 2t i pomnożone przez 2 nad 1 plus t kwadrat dt. Na początek nie wygląda to rewelacyjnie, no ale zobaczymy, co dalej będzie. Czyli teraz tak, tu pomnożymy przez odwrotność, czyli mamy 1 plus t kwadrat nad, a tutaj moglibyśmy oczywiście zwinąć we wzór skróconego mnożenia, czyli będzie to t plus 1 do kwadratu. No wzór jest dobrze widzieć, prawda? To jest a plus b do kwadratu. No i pomnożone przez 2 nad 1 plus t kwadrat dt. Wyglądało ciężko, popatrz jak fajnie. To mi się z tym skróci co do jedynek. Czyli otrzymam całkę z takiej funkcji. 2 będzie nad t plus 1 do kwadratu dt. No to teraz, żeby tak formalnie wszystko było super, powinnam zrobić jeszcze jedno, ale to już takie banalne podstawienie. Za t plus 1 podstawić jakieś z. No i teraz dt, widzisz, to będzie dz. To jest łatwa sprawa. Czyli to się równa całka 2 nad i t plus 1 to jest u mnie z, będzie w kwadracie razy, dt się automatycznie wymieni bez problemu na dz, to się równa. Zapiszemy sobie to w innej postaci, dwójka z przodu, całka z z do potęgi minus drugiej dz. Dwójkę wyłączyłam po prostu przed całkę. No i teraz korzystam już z tego banalnego wzoru, pierwszego podstawowego wzoru, podwyższam potęgę, czyli z do minus pierwszej nad minus 1 plus c. To się równa, tego minusa dam tutaj, czyli będę miała minus 2 razy, a tu jest odwrotność 1 nad z plus c, zapiszemy minus 2 nad z plus c, wracamy najpierw do tego podstawienia, czyli minus 2 nad t plus 1 plus c, a na samiutkim końcu muszę wrócić do mojego podstawienia, od którego wyszłam, czyli minus 2 nad 1 plus i będę miała tangens x nad 2 plus c. To, jaka skomplikowana nam funkcja wyszła, to nieważne. Ważne, że całka jest policzona. A wiesz, no taki jest nasz cel. Nieważne, jaka nam funkcja tutaj pierwotna wyjdzie. Ważne, że udało nam się za pomocą odpowiedniego podstawienia policzyć tę oto całkę. Jeżeli uważasz, że te dwa przykłady to jest stanowczo za mało i chciałbyś jeszcze poćwiczyć inne przykłady z wykorzystaniem tego podstawienia, czy tego wcześniejszego, za te podstawiamy tangens x, no to oczywiście zapraszam Cię do zakupu mojego kursu online, który znajdziesz na stronie www.aikamat.pl. A ja oczywiście żegnam się i do zobaczenia.